praca domowa? Nie, Patryku. To broszurka opisująca wszystkie atrakcje turystyczne, jakie czekają na nas na wielkiej rafie. Patrz, super mega zjeżdżalnie i trampoliny. I forty. I liny do huśtania. I forty. No i park wodny. A nie, to tylko twoja ślina. Lepiej po prostu zaśpiewajmy piosenkę. W dal, w dal, w dal, w dal, w dal, w dal. Jadę sobie w dal, w dal, w dal, w dal. Odkrywam cały świat. W dal, w dal. Jadę sobie w dal, w dal, w dal, w dal. Brzuszek w oko mi wpadł. Dal, dal. Jadę sobie w dal. Dal, wolny dal, czas, dobrze dal, mieć! Dal, dal, jadę sobie dal, w dal. Dal, 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 weź ten palec dal, i siedź! Dal, 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 śpiewaj dziś jak my klasz! Przed sobą długą drogę masz! Śpiewaj dziś jak my klasz! Drogo prosto! Znamy jeszcze jakieś piosenki? Ludzie, ale się nudzę. Ja się cieszę jeszcze bardziej. Ja się brudzę. Chłopcy! Zdaje mi się, że to plac zabaw. Plac zabaw! Jakoś nie najfajniejszy w świecie ten plac. Spróbujmy cieszyć się tym, co mamy. Nawet fajnie! Chodź, Patryku, spróbuj! He? Halo, mówiłeś coś do mnie? Przysiągłbym, że woła mnie jakoś stąd chyba. SpongeBob, gdzie jesteś? Hej, Patryku! He? SpongeBob, nie chowaj się, mnie to nie bawi! Patryku, tu jestem. O, hej, SpongeBob. Co tam robisz? Siadłem na huśtawce. Zjeżdżalnia! Patryku, już idę! Patryku, jesteś cały? Nie, nie jestem cały. Nie? Nie, ale zachwycony! To było super! Chodź, zjedźmy jeszcze raz! Ej, zaczekaj! Co sklep z upominkami robi na takim pustkowiu? Sprzedaję upominki. Jeju, jakie cudne cudności! Jak, kupisz coś? Nie, nie jestem taki łasy na pamiątki. Coś ty, pamiątek nigdy w życiu... O nie, uświadomiłem sobie właśnie, co to jest. I co? Patryku, weszliśmy w sam środek. Pułapki na turystów. Pułapka? Pułapka? Oddalmy się, zanim wydamy kasę na durnostoje. Zaczekaj, kątem oka dojrzałem bardzo ciekawą rzeźbę, która mogłaby ozdabiać kominek. SpongeBob, nie! Śpiewaj dziś! SpongeBob, a może zrobilibyśmy sobie chwilę przerwy w śpiewaniu? Całkiem dobry pomysł. Lepiej zagram tę piosenkę na gwizdku, który kupiłem w tamtym sklepiku. Fuj, sztat. O, hej, synek, możemy jechać. Dziękujemy. Patryku, to najsympatyczniejszy wielki potwór olbrzymi owad, z jakim mieliśmy w życiu do czynienia. To prawda. SpongeBob! O, jesteście nareszcie. Wskakujcie, chłopcy, furę mamy jak nową z fabryki, a przed nami jeszcze całkiem spory kawał drogi. Chłopcy! Zrób coś, proszę. Sama zrób, to twój syn, to twój syn.
cisza i spokój. Za chwilę, moment. Dzieci, cicho! Panie opiekun, gdzie podopieczni? Ci z mojego domku oddalili się w poszukiwaniu jakiegoś obozu na turystów. Że co? Te dzieci nie są jeszcze gotowe mierzyć się z przykrą powierzchownością formy dorosłej. Jeśli to im spaczy psychę, rodzice będą winić mnie. No już, musimy je dogonić, nim spojrzenie ich padnie na goliznę bezwstydnych hipisów. O nie, dziś ja mam wolny dzień i nie zamierzam opuścić tego tu leżaka. Obejdziemy to. Dobra, kim jestem? Tak, dzieci, po obozowisku zabrania się biegania. Świetnie pokazujesz, panią, pów ci powiem. A kto to jest to? Więc nie ma za darmo, gdzie moja forsa? Pan dyrektor Krab. Teraz ja. Wiem, udajesz Patryka. Udaję? O, patrzcie, czy to ten głaz, który przypomina pana z Kalmara? Tak, tak, to on. Przypomina go faktycznie. A zatem kierujemy kroki w tę stronę. Hej, a jak myślicie, że jak tam będzie? Liczę na to, że wyjdzie z tego moja życiowa wyprawa naukowa. To będzie piękne, jak poszerza wiedzę z dziedziny rybiej anatomii. Ja tam chcę jeść nagie żarcie. Pan pozwoli, że mu pomogę. O, moje uszanowanie. To tutaj jest ten obóz na turystów? A skądże ten wniosek? Bo jest pan goły. Ściśle mówiąc, nagi jestem częściowo. Lubię myśleć o sobie niczym o moście, łączącym ubranych i nieubranych. Między tekstylnymi a nudystami. Na skraju dwóch światów, lecz nie należący do żadnego. A ja jestem z tamtego obozu ubranych po uszy i muszę się tu u was ciut rozejrzeć. Ta nie, stój pan. Ej, gdzie się podziała zawodowa solidarność? Sąsiada dyrektora pan nie wpuści? Wpuszczę, pan idzie, ale bez fatałaszków. Mamo. O, rety, według Narleny to tu powinien być obóz dla turystów, a nie mam w ogóle nic. Takaś pewna? Proszę, zapraszam państwa. Nacieszcie swe oczy. Oto obóz dla turystów. Panie, dla turystów atrakcja. Taki mini obozik słodki z piachu i upierzu zrobiony. Budulec własny do zwiedzania. A tu obok to obóz dla artystów. No dobra, już super, pośmialiście się. Fajny dowcip. Chodźcie, chłopaki, wracamy. O, nie gniewajcie się, kochani. Zażartowałam sobie z was. Prawdziwy obóz jest kawałeczek dalej. Żałujcie, że nie widzieliście swoich min. Nie, ale dziwne miejsce. Nietypowo wyglądają te ryby bez ubrań. No, a najdziwniejszy jest ten brzydki olbrzym. Patrzcie tak. Słuchajcie, dzieci, jestem ojcem samotnie wychowującym wielkiego bobasa. Niewiele czasu mi zostaje na ćwiczenia, czy zdrową dietę, czy takie tam nieważne. Natychmiast mi wracać do obozu. A gdyby ktoś pytał, to się nie wydarzyło. Biedny pan Krab, krępująca sytuacja. Patryku, gdzie masz portki? Nie będę już ich nosił, jestem wolny! Nie, Patryku, stój, czekaj, przynajmniej włóż buty! Nigdy! Cel naszej podróży. Olej, olej. Wow,
żywo wygląda jeszcze piękniej. No dobra, kochani, głosujemy na rozrywkę pierwszą. Dzięki, tato. Pozwól, że przejmę dowodzenie. Słuchać mnie teraz. Zanim zaczniemy zabawę, dziadziuś rozpakuje bagażnik. Patryk zaprowadzi klozet do WC, Kalmarka załatwi żarcie, mama, tata, nie oddalajcie się. Jeszcze nie znamy tego miejsca. Zbiórka dokładnie tu za 5 minut. O, mam bzika na punkcie automatów do gry. O, łaskawy panie, proszę, pomoże mi pan otworzyć bagażnik? Dłonie mam takie zemdlone. Ależ oczywiście, pomaganie gościom to polityka naszej firmy. Bądź grzeczny, klozecie, i przywitaj się z kolegami. Na razie. Przejdź to. Morski pudelek. My z tatusiem pójdziemy odprężyć się w spa, a wy weźcie sobie dziadka. Olejek eteryczny. Samo zdrowie. Patrzcie się, pędraki. Dziadzio pokaże wam, jak się strzela w golfa profesjonalnie. Tak, 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 tak. Pokazuję i objaśniam. Trzeba ćwiczyć. Walcie tak, dopóki piłeczka nie trafi wreszcie do dołka. To była czysta przyjemność. Powietrze, woda. Tak! Jaki piękny wakacyjny zachód słońca. Dzień dobry. Przyszedł pan popatrzeć z nami na zachód? Żądam, abyście rozrabiaki opuścili moją stację paliw natychmiast! Bo inaczej zetrę wam te niewinne buźki! Taka polityka naszej firmy! Przepraszam, łaskawy panie, mógłby mi pan spakować bagaże, bo ja... Dziękujemy! Było cudownie, serio! Przyjedziemy za rok!
Dzień przyjaźni, dzień przyjaźni, dzień przyjaźni, dzień przyjaźni. Szczęśliwego dnia przyjaźni. Ta guma do rzucia to mój największy skarb. Daję go swojemu przyjacielowi w dzień przyjaźni. To dla mnie wielki zaszczyt. I... Co ci się stało? Ty dajesz mi taki wspaniały skarb, a ja dla ciebie mam to. Witam, jestem robot 2-1, twój uniżony sługa. Jestem w stanie cię wyręczyć w 250 tysiącach czynności. To może ciasteczko? No, soczyście słodkie. Dzięki, cudowny prezent. Dziękuję za pocieszenie, ale to nie to samo, co wielka wyrzuta guma. Nie zamęczaj się tak, przyjacielu. Fajny ten robot. Idę od razu się z nim pobawić. Chodź, Robek. Tak jest, panie Patryku. Weź się w garść, SpongeBob. Nie jest zła. A w ogóle to prezent od Patryka. Nie jesteś Patrykiem. Wybacz, Patryku, ale nie mogę jej przyjąć. Papa, skudo, i nie wracaj! Hej, kolego, co porabiasz? Zdaje się, że on wyrzuca gumę. Co? Czy to prawda? No coś ty, nie żartuj. To jak mi to wyjaśnisz? Wiesz, a tak ją polubiłem, że postanowiłem ją przebrać. Fajny beret? Odważne, acz dopuszczalne. Gratuluję ciekawego pomysłu. Tak trzymać, chłopie. Chodź, Robek, poszukajmy puszków w pępku. Coś za jeden. Skąd się tu wziąłeś? Stamtąd. O, dzięki, Neptunie! Kochani, znalazłem wyjście! Chodźmy! Wolność! Wolność! Słodka wolność! Na morskie orzeszki! Porajciu, SpongeBob! SpongeBob! SpongeBob, otwieraj! Hej, Sandy! SpongeBob! Hej, Sandy! Wmanewrowałem się w nieco lepką sytuację. Skalmar? Sandy? Wszyscy się tu dobrze bawią z moją gumą. Znaczy, z twoją gumą. Patryku, tęsknisz za swoją gumą? Dzień przyjaźni się skończył. Może zwrócę ci twoją gumę? Tak! No to jest twoja, tylko nas uwolni. Łatwizna! Orety! Najlepszy dzień przyjaźni wszechczasów! Patryku, otwieraj! Skalmar i Gacu się zaginęli!
Patryka też nie ma. A jeśli nie ma nikogo? Panie Krab! Jego też nie ma. Sedy! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Ciszej, znowu zagłuszasz mój geniusz. Dzień dobry, dzieci. Kto mi powie, co robimy, jak tylko siądziemy za kółkiem? Gaz do dechy? Tak jest, gaz do dechy. Bardzo dobrze, SpongeBob. Dziękuję, pani To bez sensu. Panią Puf, nie zastąpię wszystkich! Już nigdy nie będę szczęśliwy! Prawo jazdy! O, wolne prawa jazdy! Piękny dokument! Cześć, mała, to ja! Się maleństwo, mam prawko. La 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 la. O tak, silnik pięknie gra. La 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 la. Łódko. Nie! Gacusiu, śniło mi się, że nikogo nie ma i że kierowałem. Więc to nie był sen. Kochany pamiętniku, chyba nie mogę już ufać żadnej maszynie. Przy najbliższej okazji muszę uciekać. Fabryka łódek w Bikini Dolnym. Planeta łódek. Cicho, spokojnie, chłopcze. To wy żyjecie? Gdzie byliście? Na Narodowym Dniu bez SpongeBoba. Narodowy Dzień bez SpongeBoba? Tak, cały dzień poświęcony spędzaniu go bez siebie. Okej, okay, ale nie było was parę tygodni. No wiesz, trochę się zasiedzieliśmy. Ty też, Patryku? No, raczej każdemu należy się choć jeden dzień bez ciebie. No, to na zdrowie. Nie, no rozchmurz się. To święto inspirowane twoją osobą. Naprawdę? Oczywiście. Najpierw wybudowaliśmy wielką twoją podobiznę, aby ją następnie spalić. Uhu! Potem tańczyliśmy na zgliszczach jak oszaleli. Jeju, święto inspirowane moją osobą. Tam, dzień bez Patryka to będzie coś. Uwaga, rybki, jedziemy. Gdzie się podzieli? Halo? Co chcesz dzisiaj robić? Nie wiem, a ty
co chcesz dzisiaj robić? Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić? Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić? Nie wiem, a ty co chcesz dzisiaj robić? Już wiem, co chcę dzisiaj robić. Potrzebna mi kasa. Nie mam żadnej forsy. SpongeBob, ja chcę balona, naprawdę bardzo, bardzo go chcę. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie ma sprawy, Patryk. W Narodowym Banku SpongeBoba jest mnóstwo pieniędzy. No to ze mną! O nie, jestem spłukany. Może pożyczymy trochę od Skalmara? Czekaj. Skoro możemy pożyczyć pieniądze, to może balon też możemy pożyczyć? Tak, tak jak pan Krab. To będzie tylko pożyczka. Tak, pożyczanie jest w porządku, jeśli tylko oddamy, co pożyczymy, prawda? Prawda. Ale fajnie! Będziemy się świetnie bawić. Najpierw ucieczka z balonem. Tak, a potem możemy iść z nim na plażę. Tak! Z balonem możemy też pojeździć na rowerze, potem pójść nim do kina, do parku, na lody i na pizzę. Na księżyc i do nieba i pod samochód i za śmietnik. I do cukierni. I do ogródka. Do samolotu. I na skałki. I na wzgórza. I na wieloryba. Kochamy pożyczanie. On pękł. Teraz oddamy SpongeBob. Ja mam strzępki. A ja powietrze. Szybciej, musimy go złożyć. Zniszczyliśmy balon. Chyba jesteśmy... O nie! Złodziejami. O nie! Musimy się przyznać. Przyznać się? Czyś ty stracił rozum? Masz pojęcie, co oni robią z takimi jak my? To nie jest jakieś zwykłe malutkie oszustwo czy niewinne uprowadzenie. Ukradliśmy balon. Zamknął nas teraz na zawsze! Masz rację, musimy się zachowywać całkiem normalnie. Zobacz, co tu mam! Prostokąty! To nie takie zwykłe prostokąty. To batoniki! O. Teraz tylko muszą nam wystarczyć na resztę życia. Dzięki, SpongeBob. Chyba zjem go od razu. Tam, 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 tam. Chyba zjem go od razu. Gdzie jest mój batonik? Musiał mi upaść. Właśnie go zjadłeś. Masz resztki na twarzy. Gdzie on jest? Znów jestem głodny. Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć. Gdzie on mógł się podziać? Aha! A co? Ukradłeś mój batonik! To nieprawda! A więc to tak się zabawiasz? Raz ukradniesz, zawsze będziesz kradł! Dostanie ci się, koleś! Właśnie, że tobie! Posterunek policji. To on! Ja wtedy! Ja on! A ja! Potem ja ją to przez niego! W czym mogę pomóc, chłopcy? Ukradliśmy balon! Ukradliśmy balon! Co się tutaj dzieje? Wygląda na to, że tych dwóch ukradło balon. Co z nami zrobicie? Dobra, chodźcie za mną. Jak mówi przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Dobra, czas minął. A teraz spływajcie. Ale my ukradliśmy balon. Tak, w dzień darmowego balona. Co powiecie na lizaki na drogę, chłopcy? Przyrzeknijmy, że przenigdy nie weźmiemy nic bez pozwolenia. Przyrzekamy. No dobra, który z was bez pozwolenia wziął sobie mój lizak? Ja nie żartuję. Wow!
ale co to jest? Pomyje? Nie, no skądże? To dar. Znaczy prezent? Dla kogo? Dla ciebie, dla każdego. Wygląda jak pomyje. Całkiem nowe, całkiem pyszne. Nowe? Pozwól, że skosztuję. Musisz zaczekać na, no wiesz, jak na gwiazdkę. Gwiazdkę? Jaką gwiazdkę? Pomyj jastkę. Pomyjastkę? Opowiedz o tej gwiazdce. Jaka jest? Co się robi? Wszystko ci powiem ze szczegółami, tylko pomóż schować dary. O rajciu! Pomyjastka! Taka całkiem nowa gwiazdka. Dobra, mały, wracaj do domu. To jego wóz? Nie. A czy w pomyjastkę śnieży pomyjami? Jasne. Dzieci lepią pomywana i są sople, znaczy te soplyje? A, niech będą. Zaraz, zaraz, to dom kraba. Aha, pomyślałem, że prezent dla niego schowamy, wciskając mu go przez okno. Oj, źle, okno zamknięte. O, ptaszek leci. Okno otwarte. Hurra! Ja. Kto tam? Pewnie śnią mu się cukierki z pomyj, tańczące w rządku. Idźmy już dalej. Będziemy pić pomyje, śpiewać i tańczyć wokół pominki, a miasto będzie przeozdobione pomyjowymi światłami. Tak, będzie ekstra. O, proszę, została ostatnia porcja. No, to musi być dla ciebie. Ja ci schowam, mogę ci schować? No dobrze, a teraz idź, żebyś nie widział, gdzie je chowam. O nie, wolałbym widzieć. Co za osioł. Nie podglądaj. Brawo, Plankton. Pozbyłeś się wszystkiego i to całkowicie bezkarnie. Oj. Która to godzina? Muszę schować pomyje dla Planktona, nim pomyjastka przeminie. Aha! Do studzienki to na pewno Plankton nie zajrzy. O, pomyje. Może jeszcze ta odrobinka się zmieści. Podobało wam się to? Nie, dzięki mnie! Wymyśliłem to święto! Posiadam prawa autorskie do pomyjastki! Przepraszam, czy to pan rozrzucił wszędzie pomyje? Tak, to ja, nie ma za co. Jestem z Sanepidu i mam coś dla pana. Miliard dolarów? Może się pan wywinąć od płacenia mandatu. Dobra, co mam zrobić? Niech pan zje te pomyje. Czy ktoś rozumie prawdziwy sens pomyjastki? To ja. Światło. I oto były pomyje. Pożywienie, które magia zmieniła ze świństwa w cudowne święto. A święto sprawiło, że ciepło zagościło w sercach ryb i wprowadziło nowy... Głupi soczek, teraz chce mi się siku. Dzięki, wiesz? Oh.
Złapiecie meduzę! Złapiecie meduzę! Złapiecie meduzę! No, soczek, więcej mi tego nie rób. Ostrzegam cię. Mama? Czy to ty? Proszę, przez chwilę nie wychodźcie. O. I już. Przez dach najlepiej. Oj, słońce już wstało. Muszę się schować. Co to ma być? Od Mikołaja? A kto to jest Mikołaj? Nieważne. Mama mówi, że darowanemu konikowi morskiemu nie zagląda się w zęby. Stać! A moja mama mówi, żeby nie przyjmować prezentów od nieznajomych. O, moja mama też to mówi. To sama mówi moja mama. Mikołaj to nie nieznajomy. Przepraszam, wasze mamy, ale ja muszę wiedzieć, co to jest. Nie, Patryku! Mama mówiła nigdy, a nigdy znaczy nigdy. To ja, Mikołaj. Ho, ho, ho. Miętowy oddech. Spokojnie, dzieciarnia. Jest prężna brygada. Ten olbrzym nie ma brzucha. To jest jakiś wielki wór napełniony galaretką. Też bym chciał mieć galaretkę w brzuchu. Proszę, nie krzywdźcie mnie. Mam do wykarmienia 10 tysięcy. Widzicie? To ten jest jeszcze malutki. No to zamknął buzię. No co wy? Słuchajcie mnie. To nie jest żadna olbrzymka. Na serio? Olbrzymie? Naprawdę to święty Mikołaj! Dobrze go znam z domu z Teksasu! Kumplujemy się bardzo! Święty Mikołaj przyjaźni się z każdym! Pani mów! Pani mów! Pani mów! Pani mów! Pani mów! Proszę pani! Proszę się nie bić z Mikołajem! On rozdaje wszystkie prezenty! Wcale nie jest straszny! Dzieciaki, niemądraki! W prezentach nie ma nic groźnego! To cukierki i zabawki! Widzicie? Mówiła! Czy mogę cukierka? Przepraszam, Mikołaju, za to przykre nieporozumienie. Och, mnie też ciut przykro. Omal mi pani łba nie urwała. Ho, ho, ho! Na szczęście Senti zachowała głowę na karku. Ho, 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 ho! Hej, ho, Rudolfie! Na przód! Wesołych świąt dla wszystkich! Tych na lądzie i tych w morzu! Wszystkim dobranoc. No tak. Dzięki wehikułowi zyskam czas, aby dla każdego znaleźć dobry prezent. Po pierwsze, dla taty nowoczesną golarkę. W sensie z przyszłości. Pupi, pupi, tam, tam.
patronie. Potrzebna nam choinka na tej planecie rośnie pełno tego. Uwaga! Panie kapitanie, dzikie drzewa są niebezpieczne. Z moich obliczeń wynika, że szanse na udane cięcie ma pan jedynie używając tego. Otwórz tę dziecięcą zabawkę, patron. A teraz obserwuj, jak ujarzmiam kolczastą kreaturę gołymi, acz muskularnymi rękami. Serwus, koleżko z przyszłości, pomożesz mi? Szukam najnowszego modelu golarki pod choinkę dla mojego szczeciniastego papy. O, daj mu to. Kapitanowi Kwazarowi niepotrzebna, a to ogoli wszystko. To technologia serio futurystyczna. Jejuś, dzięki. Alarm blisko jemioła. Dzięki! Z tobą też dobrze się robi interesy. Co to? Jaszczurkowate. Nikt chyba się nie obrazi, jak sobie wezmę jedno małe jajeczko. Genialne! Wymarzony sposób na kradzież jaja. Aby przechytrzyć niemądre stworzenie, potrzeba sprytnego. Nie mogę pobiec! O, czuję je miałe! Zobacz walkę alaskańskiego bykorobala! Super! Zapach dziwolągów! Brodata rozdymka? Super! Bliźnięta Sponge Crab? Co? Syrenka Fidzi? No, to widziałem już wszystko. Mama miała rację. Naprawdę fajnie tu jest. Ale nie wiem, co jej dać pod choinkę. Tatuowana ryba? Podaruję mamie pod choinkę nowy tatuaż. Przerwa. Au! Jeju, robienie tatuażu strasznie boli. Ciekawe, czy będziecie zadowoleni. To golarka elektryczna prościutko z przyszłości. I to się nazywa dokładne golenie. Dzięki, synu. Oby to nie była znów przerzuta świeczka. Jajo dinozaura? Nie jadłem omletu z jaja pterodaktyla od dzieciństwa w jaskini. Dzięki, wnuciusiu. Obudźcie mnie w Sylwestra. Wesołych świąt, mamo! Nowy tatuaż! Skąd wiedziałeś? Wspaniały prezent, braciszku! Na imię dałam mu Morus i już nauczyłam parę sztuczek.